some signs of life. Show some signs of life. Show some signs of life. Heja! Ludzie i ludziska! Z tej strony Recegi, witam was w kolejnym odcinku, już 13 z serii Dirt 2. I na dzień dobry, na pewno zmieniło się intro, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, tym razem jest to moja robota. I tutaj już generalnie na dzień dobry wielkie podziękowania dla Jakubankesa, który właśnie zrobił te intro, które nam towarzyszyło przez 11 odcinków. Dzięki, chwała ci za to, doceniam, polecam, co tam jeszcze sobie zażyczysz. Ale dobra, never mind. Czym by się tutaj dzisiaj zająć? Aha, miałem się zająć generalnie tymi wyzwaniami, plus jeszcze spróbować jeszcze raz podejść do rajdu, który chciałem zaliczyć na poziomie, który miałem zaliczyć na poziomie przegiętym, ale niestety mój skill mi na to nie pozwolił i w efekcie czego skończyłem go na ostatnim miejscu. Smuteczek. No to także teraz będzie druga próba. Mam nadzieję, że tym razem będzie udana. Wiem, że jeszcze raz podchodzę do tego na wizji, że jeszcze raz spróbuję właśnie tutaj przejść coś, co już miałem zrobić wcześniej. No ale niestety, jakoś mam tak, że... Hej stary, to Chorwacja. Tutaj ludzie bawią się ostro. Dawaj gaz do dechy i trzymaj się drogi. Nie wiem, czemu generalnie przerwałem swój słowotok. Może tylko dlatego, żeby można było wysłuchać tutaj tej osoby, nie która tutaj mówi. Głupiego, ale ja generalnie mam tutaj takie coś, że poza nagraniami praktycznie nie gram w ogóle w Dirta 2. Ja sobie tak generalnie przyrzekłem, że to będzie tak, że 40, będę grał sobie normalnie, potem będę nagrywał, potem normalnie nagrywał. A tak to ostatecznie wyszło, że jednak jest inaczej. Nie martw się, zwykłe otarcie. Tak, zwykłe otwarcie. 5, zwykłe otarcie, oczywiście. Plus jeszcze otwierają mi się drzwi. Chociaż nie, może się już zamknęły, może tam... Wypadek? Jaka szkoda. O Jezu, kto tam się rozbił? Kto już nie mógł ukończyć rajdu? Zgaduję, że albo Travis Pastrana, albo Miguel Fernandez, bo tylko oni byli przede mną. Ała. Kurczę, no generalnie to trochę się obijam. I to nie w takim sensie, że się lenię czy coś, tylko po prostu tak całkiem dosłownie się obijam. Że tutaj jakieś wniecenie, tutaj jakieś zarysowanie, tu zadrapanie kolejne. Ajajajajaj. Zresztą, dzień jak co dzień u mnie w Dircie 2. Że zawsze będzie jakieś obite auto, jakaś wgnieciona karoseria. Hamulec ręczny w ogóle. I teraz, jaki będzie nasz czas przyjazdu? Równa sekunda przewagi, okej. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że startuję jako jeden z pierwszych. Czyli to jest generalnie na... W przypadku rajdów jedna z gorszych pozycji. Bo to jest generalnie coś na takiej zasadzie, że jest następujący myk. Że najpierw jedzie ten, potem czekamy, jedzie następny, czekamy następny. I generalnie ten, kto jest na końcu, to ma najlepiej, gdyż właśnie wie już kto mniej więcej w jakim czasie przejechał daną trasę. Wie jak szybko musi pojechać, żeby zająć odpowiednią pozycję. I jak bardzo się musi wykazać, żeby właśnie tego dokonać. A tak to jak jesteś pierwszy, no to praktycznie wszystko jest przed tobą, no... Hopka, 80, gaz do mety. Praktycznie jest gdzieś w ciemno, a tu tym... I generalnie... No nie jest wesoło. Wygraliśmy. Oj, takie coś rozumiem. Pierwsze miejsce, elegancko, Rise Against w tle. Utwór Injection kompletnie. A no właśnie, generalnie jeszcze odnośnie wyzwań, jakimi rzucacie to... Ostatnio też dostałem takie wyzwanie, właściwie już bardziej... Nie wyzwanie, ale trolla po prostu, bo to ewidentnie było widać, że trolling, żeby wygrać rallycrossa na wstecznym. Boże, no przecież to samo z siebie już to wygląda na to, że to się nie ma prawa udać. Bo nie dość, że na wstecznym, to jeszcze na brutalnym poziomie. I do tego rallycross, a tam są jeszcze jakieś wyskoki, hopki, nie hopki. Plus jeszcze jak znam tendencyjność do prowadzenia się na wstecznym... Plus jeszcze jak znam tendencyjność do prowadzenia się samochodów na biegu wstecznym, no to naprawdę nie ma się udać. To będzie po prostu więcej robienia 180 i ogólnie marnowania czasu na kierowanie naszego samochodu na bieg wsteczny, że to naprawdę nie ma prawa się udać. A tak to swoją drogą zastanawiam się jeszcze, czy podchodzić do tych wyzwań, które miałem zaliczyć w poprzednim odcinku,
No, teraz przyznaję, że to zabolało. Oby to tylko nie wpłynęło na moje właściwości jazdy mojego pojazdu. Wow, nawet mimo tej kraksy to mamy 13 setnych przewagi i za szybko niestety. A generalnie jeszcze wracając do tematu tego, że właśnie jest Dirt 2, że nie gra w niego praktycznie poza nagraniami. No to ostatecznie to miało być w takiej formie takiej luźnej, a tymczasem to wychodzi tak jakby tego, tak jakby trochę swego rodzaju let's play. Powiem otwarcie, że to nie do końca tak miało wyglądać, ale z drugiej strony no właśnie pokazuję wam całą grę. Oczywiście raczej całej nie zamierzam pokazać, bo w sumie nie wiem, czy nawet to się uda. Nie chciałbym, żeby ta seria miała 30-40 odcinków, bo w sumie to z tego co patrzyłem, to nie mam zaliczonego 40% Dirt Touru. Nienawidzę tego miejsca. Jak ja iście nienawidzę tego miejsca. Stop. O, i teraz. Boże, jaki ten czut zdezelowany. Nie wierzę w to po prostu. Okej, teraz poszło znacznie lepiej. No i 4 sekundy, elegancko. A tak swoją drogą, może jakaś taka mała sugestia dla was odnośnie tych wyzwań? To ja z chęcią przyjmę nie tylko wyzwania na zasadzie wygraj robiąc to i to, wygraj robiąc to, tamto, sramto, ale też ukończ daną trasę bez uszkodzenia swojego samochodu, albo też wygraj osiągając czas zakrążenia taki i taki. Takie wyzwania też mogą być, jak najbardziej mi pasują. Oczywiście też będą wymagały ode mnie pewnego skilla albo czegoś w tym stylu. Jezu, man, silnik mi się kopci. Udało ci się. Boże, no, silnik mi się kopci od tego wszystkiego. Od tego rozbijania po prostu, no nie wierzę. 23 poziomu jeszcze nie ma. A no właśnie, bo to 13 odcinek, a jeszcze nie mamy X Games Ameryka. Thunder Faust uważacie za legendę. Dobra, nie uważa za legendę, ale jeszcze w sumie to... Od początku do końca ostro, bez wytchnienia. Coś niesamowitego. Okej. Przydałoby ci się trudne wyzwanie. Może jeden na jednego ze mną. No właśnie, to jest też mniej więcej kwestia, jaką chciałem poruszyć w tym odcinku, mianowicie te wszystkie wyzwania. Tutaj. Ja, ty, nowi grać ciężarówki terenowe, tym razem nie dam ci forów. Okej, niech ci będzie. Moje bryki, co my tam mamy? Co możemy kupić? Lancer, fajna opcja. Hammer H3. Bowler Nemesis. No niby chciałbym kupić jakieś nowe auto, ale z drugiej strony no... Może Lancer ma jakieś nowe barwy? Dobra, niech będą te. Taka mała odskocznia od tego, co mamy do tej pory. Mam tylko nadzieję, że te wyzwania polecą w miarę szybko. 4,2 km. KT Justice Volkswagenie Race Touareg U2. No ciekawe, jak to starcie się potoczy. Oba auta są całkiem dobre, aczkolwiek no... Tutaj być może zadecyduje skill. Nie no, w sumie to on zawsze tutaj decyduje, w każdym przypadku. To jakie auto kto prowadzi, to już taka kwestia dodatkowa. Plus jeszcze teraz mi się ogólnie tak sobie pomyślało się. Boże, jak to brzmi naprawdę. Mi się pomyślało się. Generalnie pomyślałem teraz o tym, że fajnie by było tak może kiedyś zrobić tak, że mam najlepszy start w wyścigu, że praktycznie jak razem z momentem startu po prostu moje auto się wyrywa do przodu i tak po prostu rwie się do przodu. Jestem pierwszy od razu już na dzień dobry, nie muszę się nawet przepychać. Kurczę, no to by było takie całkiem miłe uczucie. Że tak przepycham się od razu do przodu już na starcie i nie muszę potem walczyć o kolejne pozycje, przepychać się przez całą trasę. Nie muszę się denerwować, nie muszę kalkulować, gdzie, kiedy muszę zrobić coś, żeby... Nie to chciałem zrobić, przepraszam bardzo. Absolutnie nie zamierzałem tutaj obrócić mojego Lancera o 180 stopni. Chciałem normalnie, klasycznie przejechać właśnie tą trasę. Bez jakichkolwiek problemów. A no właśnie. Bo też mi się jeszcze jedno wyzwanie przypomniało, o którym kompletnie zapomniałem. Mianowicie przejechanie wyścigu bez flashbacku. Bez użycia flashbacku. To się zrobi, spokojnie. Następnym razem, bo ten już wykorzystałem i chyba zaraz pójdzie drugi.
Chyba teraz będzie ten okres, w którym bardziej lamię niż jadę skillowo. Nie podoba mi się to absolutnie. Dobra, teraz zachowaj spokój. Kurczę, no gdybym miał jakiegoś fajnego pada, to bym mógł sobie wyregulować mniej więcej, że teraz tak lekko docisnę, a potem gaz do dechy. No niby miałem tam kiedyś kierownicę, ale z drugiej strony sprzedałem ją, bo generalnie nie korzystałem z niej jakoś szczególnie często, plus jeszcze robiła dużo hałasu. Przez co komfort reszty domowników, jeszcze w starym domu, jak kiedyś mieszkałem właśnie w moim poprzednim mieszkaniu, no to nie było takie zbyt przyjemne wysłuchiwać skrzypienia kierownicy, kiedy ja tutaj skręcam, kiedy walczę o kolejne pozycje w czasie wyścigu, jaki tutaj przeprowadzam na ekranie komputera. No to generalnie nie było coś, co można było sobie tak na spokojnie słuchać. Także kierownica została sprzedana, plus jeszcze potem doszło do to, jeszcze to, że rzadko je kiedy używałem. I ostatecznie poszło, no nie pamiętam za ile, ale chyba jakoś tanio. Udało się! Brawo! A teraz odejdźmy stąd szybko i zajmijmy się kolejnym wyzwaniem. I level up! Co odblokowaliśmy? Kto wie, może nawet jakiś bonus pieniężny. Różowy! I nie zwróciłem uwagi do jakich samochodów. O mój Boże! A tak chciałem pojechać różowym autem. Wiem, to wcale nie jest śmieszne. Chociaż może dla niektórych by się znalazło coś śmiesznego w tym. O, LA. Tutaj. Rally crossowe. Co ty na to? Okej. Serious level. I tym razem może bez flashbacków. Dobra, to może poszukam tego auta, które ma właśnie różowe barwy. I nie, bynajmniej nie jest to Subaru. Odpicowanie. Lancer? Może ty? Nope. Wybaczcie, że teraz tak zamulam, ale... Nie, nie chciałem cię wybierać. Chciałem cię po prostu tylko odpicować barwy. Zobaczmy, masz różowe barwy? Nie, nie masz różowych barw. Wiem, że teraz dziwnie mówię, ale co poradzić. Mogę zawsze powiedzieć przecież różowe. Ale z drugiej strony lepiej mi się jakoś mówi teraz różowe, bo fajniej. Nie, nie chciałem klaksonu, barwy. Nope. A ten nie. Kurczę, no BMW nie kupię, choćby nie wiem co. Dobra, olać to. Weźmiemy może coś, co ma dobre przyspieszenie i całkiem dobrą sterowność. Subaru niekoniecznie, Lancer już lepiej. Subaru grupę N tak średnio. A, weźmy Lancera, wybierz do wyścigu. Oczywiście barwy żółto-czarne, żeby nie było. Zawsze najlepsze, zawsze wierny tym barwom. Nawet jakby ktoś mi zarzucił, że stylistyka podobna do tego i tego, to ja i tak mówię, że zawsze byłem wierny tym barwom. Będziesz jeździć po piachu i asfalcie, więc uważaj. Albo utrzymasz przyczepność, albo wpadniesz w poślizg. Dzień jak co dzień. No dobra, pani Jade, pokaż co potrafisz. Hej, stary, to będzie dobre. Dobra, i mamy generalnie tylko jedno okrążenie. Także, no spróbujmy przejechać to bez flashbacków i... A może by takiego wyeliminować? Ratek, to nie jest Dirt Showdown! Nie, ale ja chcę ją teraz wyeliminować, tak po prostu, dla beki. Ciekawe, co się stanie. Dobra. Panno Taylor, jesteśmy teraz na asfalcie. Ma pani teraz trochę więcej przyczepności, ale z drugiej strony ja też mam. Więc proszę o tym pamiętać i... Właduje się jej w dupsko, właduje się jej w dupsko, właduje się! A czekajcie, a co by było jakby... Jakby to się w ten sposób potoczyło? No? Taylor? O! Wiem, że mam lekkie uszkodzenie koła. I nie wykorzystałem flashbacków wbrew pozorom. Niby coś tutaj nacisnąłem, ale z drugiej strony to się potoczyło ostatecznie w takim rozrachunku. Jezus Maria, to Evo będzie strasznie zdezelowane. No. Wow, 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 wow. Czy ona się zatrzymuje za każdym razem, kiedy je zablokuje drogę? Jezu! Ten wyścig to jakaś parodia. Monty Python albo inny Benny Hill się kłania tutaj normalnie.
Nie, zapuściłbym muzykale jakoś z drugiej strony. Ta sytuacja nie jest tak specjalnie komiczna. To, że odpadł mi z żaktu już jest bardziej śmieszne. O! Ostrożnie, żeby tutaj nie wpaść w poślizg. I tutaj mamy chyba generalnie jakąś alternatywną trasę, jeśli chodzi o LA. I chyba przez to, że chciałem ją rozwalić, to przegram ten wyścig. Chyba, że... Dał gaz do dechy! I nie. Nie. Albo może? Nie, jednak nie. Generalnie to był fajny pomysł, ale z wykonaniem już gorzej. Dobra, no to... Jeszcze raz. Dzień dobry! Jezu, jestem podły! Ona tutaj liczyła na uczciwą rywalizację, a tymczasem co? Nie! Nie będę uczciwy! Będę oszukiwał, będę niszczył twoje auto, będę wgniatał jego karoserię! Nie zostanie nawet ani kawałek gładkiej blachy! Po prostu całe twoje auto zostanie w perfidny sposób zniszczone! A, proszę! A? Gdzie jest? O, tu jest! Może tunel aerodynamiczny coś tutaj zadziała? Byłoby fajnie! O! Czyżby to była szansa? Wow! Co ona robi? Przez moment miałem wrażenie, że jakby chciała się trochę cofnąć. A może jakby tak zrobić manewr z takim... Takie coś może? Wow! Wciąż jedzie. Ale dobra, może ją po prostu już teraz zostawię. O mój Boże, naprawdę. Możecie mi napisać na legalu komplet, że jestem nieuczciwy i nie potrafię wygrać wyścigu w normalny sposób. Ja to przyjmę na klatę. Chociaż w sumie pewnie i tak potem napiszę, że myślałem, że gram uczciwie, sniff, średnik, myślnik, średnik. Ale co tam, przynajmniej macie frajdę. W sumie ja też mam. Wy macie frajdę, ja mam frajdę, wszyscy mają frajdę i o to właśnie chodzi. Taki był cel mojej działalności, żeby każdy się bawił tutaj. I oczywiście piękne hamowanie na ręcznym na końcu. Tak, o to chodziło, udało się. I jeszcze jedno wyzwanie może. Nie, nie interesuje mnie, co myślisz o moim zwycięstwie. Wiem, że pobijałem twój samochód. Ale mnie to nie interesuje niestety. Przepraszam bardzo. Life is brutal. Sądzę, że pykniemy jeszcze jedno wyzwanie i na tym zakończymy odcinek. Bo generalnie właśnie chciałem, żeby odcinek był poświęcony tym wyzwaniom wszystkim. I widzę, że mamy Malezję. Malezja, zapraszam. Niezła jazda. Jeden na jeden. Okej. To jakby teraz to rozegrać? O, mamy teraz rajdowe samochody, czyli... Może Subaru Impreza grupy N? Dawno tym nie jeździ. Chociaż nie. Nie chciałem się cofać. Poważny. Nie, mam lepszy pomysł. Nissan 350Z. Dawno nim nie jeździliśmy. Witaj, Nissanku. Tęskniłeś? No powiedz, że tęskniłeś. No powiedz. Fakt faktem przejedziemy tylko o parę kilometrów znowu razem, ale z drugiej strony, no... Liczy się fakt, że pamiętałem, czyż nie? No powiedz, że... Że to się liczy? Jesteśmy na miejscu. Witaj w dżungli. A, to będzie rajd, czyli jako takiej okazji na wyeliminowanie tutaj Travisa nie będę miał, jakoś szczególnie. Przygotuj się, wygramy! No, już rozgrzewamy. Yeah! Jedziemy. Szczyt prawy 2. Do lewy 2, otwarty. Woda, do lewy 2. 40. Okej, czyli generalnie plan jest taki. Duś, żeby pojechać prawy, mniej więcej tak na spokojnie, ale z drugiej strony też pokonać Travisa. Wow! Dobra, chyba nie będzie na spokojnie. U mnie w moim przypadku nigdy nie jest na spokojnie. Kurczę, no generalnie powinienem wrócić jeszcze do Flatouta 2. Wtedy bym się wyżył i może bym nie odwalał jakichś dziwnych akcji tutaj w dircie dwójce. Swoją drogą, jakby ktoś wyrażał zainteresowanie na nagranie ze mną odcinka właśnie z Flatout 2 Multiplayer, bo rozważam reaktywowanie tej serii. Bo jednak, jakby nie patrzeć, były z niej tylko dwa odcinki, ale cały czas o niej pamiętam. Więc jakby ktoś wyrażał zainteresowanie, w sumie, tak ja i wy, odcinek z Flatouta 2, to by było coś fajnego. Tylko jeszcze ewentualnie ogarnąć komunikację głosową pokroju Skype albo TeamSpeak.
i możemy jechać. Lewy 5, woda. Ale generalnie możecie napisać, co sądzicie o tym pomyśle. Przyjmę każdą opinię, czy jesteście za, czy przeciw. To nie będzie ważne dla mnie. Będzie się liczyła po prostu każda opinia, każdą potraktuję w taki sam sposób. Jeśli komuś się spodoba ten pomysł, to oczywiście będę bardziej skłonny ku temu, żeby zrobić właśnie taki odcinek, albo ewentualnie wrócić do tej serii i ponamawiać jeszcze inne osoby, żeby zagrały ze mną. O, jaka misja znowu zaliczona? A, że po prostu dystans, jaki przejechałem ogólnie w grze. Okej. Okay. Może być. A jeśli znowu ktoś nie wyrazi takiej zgody na to, żeby nie było takiej serii, no to okej! Cholera, odpadliśmy! Nie, mamy flashback. Także spokojnie. Tylko jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O! I teraz się będzie można cofnąć. W tym momencie na przykład. Wrócić do tego, przyhamować trochę. Może trochę za bardzo przyhamowałem, ale z drugiej strony przynajmniej pewnie pokonam ten zakręt. Okej, okay, czyli tutaj mamy jeszcze... Dałem ciała. Jeszcze raz. Wow, jeszcze w tym samym momencie? Seriously? Dobra, gro, niech ci będzie. Że do tego momentu aż postanowiłaś mnie cofnąć. W sumie to sam mogłem zdecydować o tym, kiedy cofać, ale z drugiej strony, no... To gra mniej więcej decyduje, od kiedy można decydować o cofnięciu się. No i pierwsze miejsce. Udało ci się! Ej, stary! Świetna jazda! Było wiecie co, ludzie i ludziska? Tak swoją drogą to się zastanawiam, czy aby... nie zrobić odcinka, w którym po prostu celowo przegrywam wszystko. Dobra, zgubiłem wątek ogólnie, generalnie. Bo koniec odcinka i takie tam... Także dobra! Myślę, że to by było na tyle. Znowu jesteśmy w Malezji generalnie. Pod koniec odcinka, więc pewnie tutaj zacznie się kolejny też. Boże, monocenia mocno. Chociaż nie! Parę odcinków się zaczynało i kończyło w Chinach, także no, nie było tematu właściwie. Zatem ludzie i ludziska, dziękuję wam za oglądanie. To był Dirt 2. Ja jestem Recek. Trzymajcie się. I czołem!